Mówią, proszę państwa, że oprócz tych, co tam żebrzą pod sklepem, to przecież ci, co i na tamkę 35, to zakonnicy chodzą na zupę. Żebrzą jak żebrzą, ale połowa w Warszawie to jest takich lumpów. Do śmietniczki zajrzy, nogą przewraca liście, grzebie, szuka, szuka. Ta babka szuka pieniędzy teraz, no ale ten w koszulce żółtej prosi. Oni stoją pod sklepami, siedzą pod sklepami, leżą pod sklepami, bo to wiecie państwo, raczej to był taki przesąd, jest aż od średniowiecza i tego się nie wyzbędziesz, że oni, mówi się, że jak stoją, to znaczy, że żebrzą, a to jest nieprawda, przecież oni w różnej postaci, w różnej formie, nawet na leżąco, proszę państwa, taka pod Biedronką, ta wasza w brązie, warszawianka, siedzi i rękę wyciąga na rogu Świętokrzyskiej i Nowego Światu pod Biedronką, prosi, zyści nam, spuści nam Kyrie Eleison. Prosi, prosi, że ona jest gorliwa, ona jest wierząca, ona jest się modląca, ona prosi. A za sekundę ciebie okrzani, opieprzy z pierwszego miejsca, przepędzi w komunikacji MZK miejskiej, tu na Mazowszu nad Wisłą w Polsce, a stołecznego miasta Warszawy, czy tramwaju też, bo to jeszcze i pociąg jest. Akurat z Anglo-Ameryki Białystok tu wjeżdża do Warszawy. Zapraszamy.